I witam serdecznie, Jurek Owsiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Proszę Państwa, pokazaliśmy Wam film, który pokazywaliśmy rok temu na finale, a zakończymy naszą konferencję naszym najnowszym materiałem, którym będziemy się chwalili podczas 25. finału. Tamten film podsumowywał między innymi neonatologię, dla której kupowaliśmy bardzo dużo sprzętu w czasie naszych finałów, kilka razy. I to jest takie niebywałe także podsumowanie osiągnięć Wielkiej Orkiestry, czyli miliony Polaków, którzy nas wspierają. Pozwólcie Państwo, że przedstawię całą ekipę, która dzisiaj jest tutaj obok mnie. To jest tylko część ekipy, która jest z nami podczas kolejnego konkursu ofert. Piotr Burczyński, wiceprezes zarządu. Lidia Niedźwiecka-Owsiak, członek zarządu. Bogdan Maruszewski, członek zarządu. Krzysztof Dobiec, rzecznik prasowy. I dzisiaj specjalnie z nami pani profesor Teresa Jackowska, konsultant krajowy od spraw pediatrii. Dzisiaj dosłownie tutaj obok po raz kolejny prowadzimy zakupy sprzętu medycznego w ramach naszego konkursu. To jest 47. konkurs ofert. Kupujemy sprzęt medyczny dla oddziałów pediatrycznych w tym konkursie, ale to już jest trzeci konkurs ofert, który organizujemy w tym roku. I to pokazuje, w jaki sposób Fundacja rozlicza pieniądze, które otrzymujemy od Polaków w ramach naszego corocznego finału. Ten finał ostatni był wyjątkowy, 72 696 501 zł i 53 grosze. Tyle pieniędzy było na naszym koncie w ostatnim dniu lutego, bo zawsze 8 marca staramy się całe rozliczenie przedstawić wszystkim Polakom, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, bo gramy na całym świecie. Te pieniądze były trzykrotnie wydawane, a więc dzisiaj jest ostatni konkurs ofert. Dzisiaj między innymi kupujemy aparaty EKG, holtery, kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy strzykawkowe, pompy objętościowe. Także jeszcze jutro będziemy ten sprzęt kupowali, ale wczoraj udało nam się kupić USG, a więc kupiliśmy 31 ultrasonografów, bardzo nowoczesnych, które będą na oddziałach pediatrycznych i też między innymi 1633 łóżka. Bardzo ważny sprzęt, łóżka bardzo piękne, produkcji polskiej. Zresztą tu nawet widać specjalna komisja, która tam obraduje od rana do późnych godzin wieczornych, ustala, doradza nam, czyli zarządowi fundacji, to są te cztery osoby, które Państwo widzicie, doradza nam, jaki sprzęt wybrać. Pamiętajcie, że kupujemy w ramach konkursu ofert, czyli wybieramy jakość, nie cena nas determinuje, tak jak w zamówieniach publicznych, które są po prostu zmorą, absolutnie zmorą polskich zakupów czegokolwiek i budowania czegokolwiek. Byśmy jak najszybciej z tego zrezygnować. Konkurs ofert powoduje, że możemy rozmawiać ze wszystkimi oferentami, że się widzimy, że to jest face to face, a więc możemy także wyjaśnić wszelkie wątpliwości, jakie mamy, a komisja ekspertów, która nam doradza, na której bardzo polegamy, ustala ten sprzęt, który jest w zakresie naszego zainteresowania. A więc to, co powiedziałem, jakość się liczy, bo za jakość warto zapłacić więcej, bo to będzie dłużej pracowało. Jeżeli tylko Państwu powiem, że do tej pory ponad 40 tysięcy urządzeń za 720 milionów złotych w ciągu tych 25 lat kupiła orkiestra i do nas nigdy nie dotarło, nigdy, ani jeden news, ani jedna wiadomość, że jakiekolwiek urządzenie jest niesprawne samo z siebie albo złej jakości, to pokazuje, że ta komisja ekspertów świetnie zdaje egzamin, że nasze zakupy, bo nie musimy się na tym znać, obok mam tutaj kardiochirurgów i to oni mogą powiedzieć o sprzęcie, który jest dla oddziały kardiochirurgiczne, ale czy to łóżko jest najlepsze, to decydują ci, którzy je używają. Czyli w tym momencie panie pielęgniarki, które przyjechały do nas z Centrum Zdrowia Dziecka, to pani profesor nam doradza, to lekarze, którzy bezpośrednio z tego sprzętu korzystają. To oni mówią, czy to jest dobra wysokość, czy to jest dobra jakość i to oni później będą pracować na tym sprzęcie, to jest bardzo, bardzo ważne. Cieszymy się bardzo, że w tym roku także wspomogliśmy po raz czwarty seniorów, czyli kupowaliśmy sprzęt na oddziały geriatryczne, ale to nie tylko, bo to także były zakłady opiekuńczo-lecznicze. Zrobiliśmy coś, z czego jesteśmy najbardziej dumni. Przez 25 lat tak naprawdę nikt nad tym problemem się nie pochylił. Wielokrotnie i różne rządy, i w różnych expose mówiono o losie seniorów.
kończy się niestety na tylko mówieniu o losie seniorów. My kupiliśmy ponad 6 tysięcy łóżek. Proszę Państwa, to już nie jest działalność obywatelska, to już jest po prostu system, stworzenie systemu. Dlatego wczoraj pozwoliłem sobie zareagować na pomysł kontrolowania fundacji. Jeżeli fundacje są wspomagane przez pieniądze budżetowe, to istotnie budżet ma prawo także, czy instytucje rządowe mają prawo kontrolować takie fundacje, bo to są nasze pieniądze, podatników. Jeżeli my jesteśmy fundacją, która nigdy nie skorzystała z pieniędzy budżetowych, nigdy w ciągu 25 lat, to naszą kontrolą jest kontrola społeczna, obywatelska, a więc samych rodziców, pacjentów, którzy także dorastają i to oni nas kontrolują i mają do tego prawo. A my im bardzo pomagamy, chociażby przez taką konferencję, którą dzisiaj organizujemy. Także w ramach tego ostatniego finału kupowaliśmy wcześniej dla seniorów takie urządzenia jak lokalizatory naczyń, jak wagi fotelowe, saki, aparaty EKG, inhalatory. Ten sprzęt się nigdy nowy nie pokazywał na tych oddziałach, a my cieszymy się, że mogliśmy takie rzeczy kupować. A dla wspomagania noworodków jeszcze kupowaliśmy także urządzenia Infant Flow. Dzisiejszy dzień jest także bardzo ważny, bo rozliczamy finał 23. Już kategorycznie możemy go rozliczyć. Wydaliśmy, zebraliśmy 53 miliony 109 702 zł 83 grosze. I Państwo macie tam u siebie taki serek, który pokazuje dokładnie, jak te nasze później wydatki, kolorowy macie u siebie na pewno, o tutaj on jest właśnie pokazany, jak te wydatki wyglądają. A więc najważniejsze, co w tych wydatkach można zobaczyć, to są pozycja 8 i 9. Koszty organizacji finału 2 155 908 zł 46 groszy. Koszty rozdysponowania ofiar zbiórki 819 206 zł 62 grosze. To są, można powiedzieć, wszystkie koszty. Macie ten, o, te dwa kawałeczki 8-9. To są koszty, które ponosimy my także z tej zbiórki, a cała reszta to są pieniądze związane z wydatkowaniem na sprzęt medyczny. Myśmy policzyli, to jest 94,5% tych pieniędzy zebranych wydajemy na wszystko, co jest związane z ratowaniem życia i z leczeniem osób, które wymagają pomocy lekarskiej. W związku z tym wszystkim gamoniom, którzy próbują nam udowodnić albo próbują wprowadzić swoje liczenie, pamiętajcie, 2 plus 2 jest 4, a nie 22. W związku z tym jeszcze raz wam wyraźnie mówimy, ten serek jest wysyłany nie tylko nam i naszym ekspertom, jest wysyłany do Urzędu Skarbowego, do ministra, Ministerstwa Zdrowia, do Ministerstwa Finansów, a także jest na naszych stronach internetowych. To pokazuje, że koszty finału to są 4% całej zbiórki. A chciałem także Państwu powiedzieć, że jeżeli obserwujecie nasze strony, to także widzicie, że całoroczne wpłaty także na cele statutowe fundacji także powodują, że wspomagamy różne programy przez cały rok. Można śmiało powiedzieć, że pieniądze zebrane w całości są wydawane na pomoc medyczną. Tylko 7% fundacji w Polsce, 7%, a jest ich 17 tysięcy i 100 tysięcy różnych stowarzyszeń, organizacji. Tylko 7% tych organizacji zajmuje się zdrowiem. Przeważnie fundacje, i tutaj być może pani premier będzie miała co kontrolować, zajmuje się głównie sportem i kulturą. Ponad 50%. 7% zajmuje się zdrowiem i teraz możemy tylko przyjrzeć się temu, w jaki sposób to trafia do nas, do Polaków. To jest właśnie budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo jesteśmy dumni z tego, że w tym roku otworzyliśmy bardzo ważne miejsce w Łodzi, a więc laboratorium Oncolab imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jakie to jest laboratorium? Każde dziecko, które ma podejrzenie choroby onkologicznej, może w tym laboratorium będzie zbadane, będzie pobrana próbka, która wchodzi do europejskiego systemu. Ten europejski system także jest zwrotną do lekarzy, w jaki sposób to dziecko można najbardziej skutecznie leczyć. W całości wyposażone przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w wysokości darów, w wysokości 2,5 miliona złotych. Cieszymy się bardzo, że dwa rezonanse magnetyczne zostały otworzone w Lublinie i w Łodzi. Urządzenia niezwykle ważne. W Lublinie, przepraszam. Oj, teraz Łódź będzie chciała. Lublin-Warszawa.
No dobrze, może jeszcze kiedyś do Łodzi z tym przyjedziemy. Ale Lubin i Warszawa. W Lubinie po raz pierwszy, za to w Warszawie, wymieniliśmy urządzenie, które 20 lat temu zostało także ufundowane przez orkiestrę. A więc, szanowni państwo i drodzy Polacy, widzicie, w jaki sposób przez te 25 lat niezwykle, niezwykle precyzyjnie rozliczamy wasze pieniądze. To już można powiedzieć, się stało przyjemnością wręcz, bo te pieniądze są poważne. 72 miliony, ostatni finał, to jest na naprawdę, co za te pieniądze zrobić. Budżet państwa czy budżet Ministerstwa Zdrowia jest nieporównywalnie większy. Ale równie dobrze moglibyśmy mówić, wszyscy Polacy mamy receptę na to, czy ten budżet jest dobrze wydawany, czy też źle. My się tym nie zajmujemy. Zajmujemy się tą naszą działką, o której zawsze co roku mówimy, która jest tematem każdego finału. I jeszcze bardzo ważna informacja. 17 583 750 złotych 52 grosze wydaliśmy na pomoc indywidualną do tej pory. Fundacja tej pomocy udzieliło, skorzystało z niej 4361 dzieci. Jest to drobna część naszej działalności, o której głośno nie mówimy, którą się zajmujemy skutecznie co roku. A więc kilkaset dzieci, wyspecjalizowaliśmy się w takiej pomocy dla dzieci z różnymi dysfunkcjami ruchu, na przykład. Wiemy, co kupować. Dziękujemy, że także wspomagają nas inne fundacje, i Fundacja TVN-u, i Fundacja Polsat, ale także skorzystamy z PFRON-u, to się tak nazywa. Rodzinie i Narodowy Fundusz Zdrowia. A więc próbujemy zebrać te wszystkie części i uczynić z tego jedną sumę, 70% to są nasze pieniądze, ale także staramy się, żeby rodzice, żeby te powiatowe centra także w tym brały udział. Dzięki temu możemy kupować sprzęt bardzo dobry. Niestety wózki inwalidzkie produkcji polskiej są słabo wykonane, są słabo się nadają dla dzieci, które rosną, dla dzieci, które są bardzo żywiołowe często i chcą z tego jak najlepiej korzystać. A więc trzymajcie państwo kciuki, jutro też cały dzień będziemy kupowali sprzęt. Sprzęt policzyliśmy. Gdybyśmy chcieli kupić sprzęt najtańszy, który jest oferowany, wczoraj otworzyliśmy wszystkie koperty, to musielibyśmy na to wydać 22,5 miliona, a mamy 20 milionów. Gdybyśmy chcieli kupić sprzęt z najwyższej półki, najdroższy, musielibyśmy wydać 62 miliony. A więc musimy znaleźć taką średnią, aby wydając 20 milionów kupić sprzęt najlepszy, taki, który ma bardzo wysoką jakość. I wczorajsze ultrasonografy potwierdziły, że wybraliśmy według ekspertów jednogłośnie, ich decyzją i naszą, najlepszy sprzęt. Jest to jedyne miejsce, proszę państwa, gdzie po ogłoszeniu werdyktu rozlegają się brawa. Nigdzie tak nie ma, uwierzcie mi, podczas wszelkiego rodzaju innych zakupów publicznych tych braw nie ma. Każdy biegnie do telefonu i najczęściej oprotestowuje takie zakupy. A tutaj firmy biją brawo tym, którzy zwyciężają, bo wiedzą, że w takim otoczeniu, przy okazji tych zakupów, tej ogromnej ilości komisji, jest tutaj bardzo przejrzyste zasady. Każdy może do samego końca powiedzieć także od siebie i zadać wszelkiego rodzaju pytania. Przechodząc do finału. 15 stycznia 2017 roku. Takie puszki, 150 tysięcy takich puszek wydrukujemy, rozjedą się nie tylko po całej Polsce, ale w tym momencie już wiemy, że mamy sztaby w Australii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, USA, Norwegii, Irlandii, Holandii, Belgii, Czechach, Francji, Kanadzie i uwaga, już mamy sztab w Tokio, w Japonii po raz pierwszy i za moment będzie także w Szanghaju, oczywiście w klubie, który jak się nazywa? Mao. W tym klubie będziemy także grali, bardzo się cieszymy, to dzięki zespołowi Roan z Bydgoszczy, który jest tam sensacją od wielu lat. Są gwiazdami jak zespół The Beatles swojego czasu. Uwierzcie mi, widziałem to i można wejść na strony internetowe, zobaczyć szał chińskiej młodzieży, która się cieszy na muzykę z Polski, czyli z Bydgoszczy. 15 stycznia organizujemy finał pod Pałacem Kultury. Tam będzie całe centrum, a więc stawiamy tam wielkie namioty, w których będziemy mieli studia telewizyjne, w których będziemy się spotykali z tymi, którzy chcą do nas przyjść, ale także będziemy spotykali się z naszymi ekspertami, lekarzami, z ludźmi, którzy skorzystali z orkiestry. To jest niezwykły moment, 25 lat, jest to niesamowite podsumowanie. Moment, którym także poprosiliśmy, może byś to Krzychu wziął do góry, pokazał, jest to moment, poprosiliśmy ludzi, napisz swoją historię.
to tylko jest mały skrypt tego, co mamy. Historie są pięknie opisane w postaci, kto jak skorzystał. Czy to jest orkiestra, czy to jest szpital, czy jest to przystanek Woodstock, czy jest jakiś bieg po liście z cukrzycą, czy jakakolwiek działalność wolontariacka. Książka, liczymy, że będzie miała 500 stron, będzie rozdawana wszystkim sztabom, będzie wysyłana także autorom. Jest to historia Polaków, jest to historia najpiękniejszej akcji na świecie, która jest nie do powtórzenia. Nigdzie takiej akcji nie ma. 15 milionów dolarów ponad zebranych w ciągu jednego wieczoru. To jest rzecz, która wzbudzi podziw na całym świecie. I pamiętajcie, że jest to Made in Poland, że to jest u nas zrobione, bo w środku zimy jest to naprawdę wielką sztuką zjednoczyć tak ludzi. Będziemy wyraźnie mówili, jednoczymy już Polaków od 25 lat. Jesteśmy podzieleni, niesamowicie podzieleni. Nie jest to rzecz dobra dla nas, nie jest to rzecz dobra na zewnątrz. Tak samo świat nas w ten sposób ocenia. I przychodzi ten wieczór, ten cały dzień, 15 podczas styczniowej zbiórki, 15 stycznia, gdzie jesteśmy razem. Coś niesamowitego. Słuchajcie, to jest jak nowy rok pokazywany, gdzie zaczynamy od Australii ogniami sztucznymi, a potem przylatujemy przez cały glob ziemski. Tak samo będziemy na całym świecie, gdzie są Polacy. To już nie tylko Polacy, bo w Anglii, gdzie jest sztabów, chyba będzie 12, a może i więcej. Anglicy przyglądają się temu i są w szoku. Nie wiedzą, czy to jest kolejny mecz wygrany przez Polaków na Wembley, czy jakieś wspominki, ale widząc nas uśmiechniętych, są w ogromnym szoku. Bardzo się dziwią, że potrafimy to robić co roku, po raz 25. Uwaga, rozpoczęliśmy już zapis na bieg po liście z cukrzycą, a więc 5000 pakietów przygotowanych u nas w Warszawie. Do tego biegu dookładamy także drugi człon, bardzo ważny. I ucz się pierwszej pomocy. Nauka pierwszej pomocy, jesteśmy szalenie dumni z tego powodu. 2,5 miliona polskich dzieci nauczyło się pierwszej pomocy po raz kolejny z tego miejscu. Jak co roku, od wielu lat, zwracam się do pani minister oświaty. Proszę, prosimy, aby ten przedmiot stał się obligatoryjnym przedmiotem w szkołach podstawowych. Dzięki temu już nikt nie powie, że nie uczy, bo nie jest to obligatoryjne, bo jest to tylko dodatkowe. Pani minister, niech pani będzie pierwszą panią minister, która chce nam w tym pomóc. Poprzednicy pani kompletnie tego nie rozumieli. Niech pani będzie tą osobą, która to zrozumie. Byliśmy już u pani, czekamy na kontakt. Myślę, że taki moment także będzie dobrym momentem dla samego ministerstwa. To będzie sukces, bo to jest sukces. 12,5 tysiąca szkół. Wszędzie jesteśmy z naszymi apteczkami. Wszędzie jesteśmy za tymi program, jakbyś Piotrek pokazał. To jest właśnie nasz fantom. Program Ratujemy, Uczymy, Ratować. Mało tego, bo biliśmy rekord Guinnessa. Biliśmy go miesiąc temu, ale urzędnicy z księstwa Guinness przyjadą do nas podczas finału, aby wręczyć nam specjalny certyfikat. Pobiliśmy Niemców. Po Grunwaldzie ciężka sprawa i trudna, ale pobiliśmy ich. Jesteśmy rekordzistami świata, bo to nauczyciele, dzieciaki są niesamowicie zdeterminowane, uczą się, a to się każdemu z nas przydaje. A więc policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy. Będziemy biegli przez Warszawę truchtem, będziemy sobie jechali na rowerze ze swoimi zwierzętami, ze swoimi dziećmi, jak chcemy. Ruszamy spod Pałacu Kultury, odpalamy ten bieg 5 kilometrów. Piękną trasą przez Warszawę. Dziękujemy wszystkim włodarzom Warszawy, że po raz kolejny zgodzili się, aby miasto było troszeczkę inaczej ułożone, jeżeli chodzi o komunikację, ale warto. Jest to niedziela. Zobaczyliśmy, jaka będzie pogoda. Plus 2 stopnie. Zakładamy się? Bo rok temu się wszystko sprawdziło. Plus 2 stopnie, więc myślę, że będzie ciepło. Zapraszamy. Wszystkie wpłaty na ten bieg będą przeznaczone na zakup pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych. To jest nasz kolejny program, który jest najlepszy na świecie. Nie ma takiego programu na świecie, gdzie wynajmujemy kobietom, które są w ciąży, które mają kłopot z poziomem cukru albo są chore na cukrzycę, bezpłatnie najnowocześniejsze pompy insulinowe. Cieszymy się, że obok Edenu mamy kolejnego partnera, czyli Volkswagen Polska. Piękne, kolorowe samochody, które między innymi wożą po całej Polsce naszych instruktorów i ci instruktorzy uczą dzieci pierwszej pomocy. Pod Pałacem Kultury będzie koncert na żywo, już nie z playbacku. Już wiemy, że zagra na pewno Enej, Organek, Tabu, Wonky One, Hunter, Happy Set, Bednarek, Big Cyc, Lao Tse, Urszula, Romantycy Lekkich Obyczajów, a jeszcze na pewno nie są to wszyscy, którzy będą grali pod Pałacem Kultury, a więc zapraszamy wszystkich. Już w sobotę bawimy się, już w sobotę robimy
mamy wielkie centrum. Jeżeli widzieliście nasze logosy z wielkim kołem młyńskim, diabelskim, który się kręci, mówimy już o tym, kręcimy się już 25 lat i być może to koło stanie pod, na placu Defilad i będzie zapraszało wszystkich, aby uczestniczyć w pięknej, cudownej zabawie. Bawimy się nie tylko w Warszawie, ale na ten moment 1637 sztabów i to nie jest zamknięta lista, a więc czuję, że będzie więcej niż było rok temu. Zapraszamy bardzo gorąco grupy mundurowe. Te formalne i te nieformalne, czyli te, które są historyczne. Historyczne wiemy, jakie są. Formalne, czapka, pasek w kolorze niebieskim, w kolorze zielonym, w kolorze granatowym. Zapraszamy służby mundurowe. Grajcie z nami. To także wasze dzieci z tego sprzętu korzystają. Rok temu z tym nie było łatwo, ale myślę, że 25. finał jest finałem wszystkich Polaków. A więc bądźmy razem. Zapraszamy także rok temu niekoniecznie mieli na to zgodę. Więźniów, zakładów karnych pomagają nam w sposób nieprawdopodobny. Nie można im powiedzieć, żeby tego nie robili, bo to jest resocjalizacja, to jest edukacja. W związku z tym bardzo prosimy, aby także pozwolono im z nami zagrać. 25. finał niech będzie dla tych wszystkich, którzy przyjadą ze świata, kolejną dawką optymizmu, pokazania, że potrafimy robić rzeczy niebywałe. Transmitujemy wszystko w kanale TVN, a więc to będzie TVN, TVN24, także TTV oraz player.pl, a także nasz partner główny, czyli Interia. Ale proszę Państwa, jest czas na, jest miejsce na to, aby każde media były razem z nami. To nie jest miejsce zamknięte, wręcz przeciwnie. Będziemy się cieszyli, jeżeli ktoś chce pokazać, jak ten finał wygląda. A będzie bez precedensu, bo będzie się budował w tych wielkich namiotach. Tam może się wszystko także wydarzyć. Ale właśnie na tym to polega, że sobie damy z tym radę, że żaden finał nigdy nie był jakimiś schodami, a my nie mieliśmy złotych marynarek i piór takich wodewilowych. Robimy to razem z ludźmi. Musimy znaleźć każdą złotówkę, aby ten finał zorganizować. Musimy znaleźć sponsorów, którzy są na naszych puszkach i im bardzo dziękujemy. To dzięki nim możemy zrobić ten finał. To dzięki takim właśnie ludziom, którzy widzą także w tym niesamowitą zabawę i pokazanie, że nikt na świecie nie robi takiej zbiórki. Nikt. Absolutnie jeszcze nie spotkałem, aby gdzieś robiono to z takimi emocjami. 15 stycznia bądźcie razem z nami. Ruszamy od samego rana. Bieg rusza od godziny 13. Na pewno już wiemy, że Mandaryna będzie wszystkich rozgrzewała swoimi różnymi ruchami, swoim zespołem. Tak się umówiliśmy i myślę, że w ten sposób będziemy rozgrzewali całą ekipę 5000 osób. Nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce. Tam, gdzie te biegi są organizowane, pomarańczowa koszulka, to jest ten kolor, gdzie mówimy polić się z cukrzycą. A więc oznaczajmy to, właśnie, bo już wiem, że taka będzie wyglądała. Oznaczajmy wszystkie produkty żywnościowe specjalnymi przelicznikami, które my robimy, które my wskazujemy i dajemy firmom za darmo. Wtedy one mogą użyć naszego logotypu, ale to jest bardzo ważne dla diabetyków, niezwykle ważny element takiej wiedzy, ale także pamiętajmy, w zdrowym ciele zdrowy duch. Jeżeli będziemy się ruszali, to na pewno tak, że będzie to miało wpływ na nasze zdrowie i na to, że będziemy się lepiej czuli, bo się musimy lepiej czuć. Zdecydowanie musimy się lepiej czuć. Bardzo jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy są dzisiaj razem z nami i zanim oddam tutaj głos pani profesor, bo na tym głosie nam zależy, bo jest to konsultant krajowy od spraw pediatrii, to chciałem na zakończenie tylko powiedzieć jedną rzecz. Wszyscy Polacy robimy rzecz od 25 lat niezwykłą. Cieszymy się bardzo, że unosimy się ponad politykę, unosimy się ponad wszelkie przekonania religijne ludzi, którzy chcą z nami grać. Nie pytamy ich o to. Chcemy zapamiętać ich imiona. Cieszymy się, że są razem z nami. Ale pamiętajcie, że tak niewiele rzeczy w Polsce mamy, z których możemy być dumni. Więc bądźmy także dumni z tej niedzieli, 15 stycznia. Chcieliśmy, żeby ona była druga niedziela, ponieważ trzeba rozesłać mnóstwo rzeczy, więc żeby jeszcze był czas na wszelkiego rodzaju przesyłki, na wszelkiego rodzaju kontakty ze sztabami. Są już wtedy ferie zimowe, dla innych one krzyżują te plany, dla innych nie. Ale pamiętajcie, że każda złotówka, co pokazujemy bardzo wyraźnie, jest niezwykle rozsądnie wydana.
My na to cierpimy i Polacy mają z tego powodu wiele bóli, że przyglądamy się, jak te nasze pieniądze pracują. I moglibyśmy tak samo o tym długo, długo mówić, a nie ma takiego kraju na świecie, który mógłby powiedzieć, że wszyscy jego obywatele korzystają z opieki zdrowotnej, fantastycznej, rewelacyjnej i wspaniałej. Nawet najbogatsze kraje na świecie i te bogate, i te, które właśnie wybrały nowego prezydenta, także cierpią z powodu ciągle nierozwiązanego problemu leczenia swoich obywateli. Tak jak ktoś powiedział, kilkadziesiąt milionów Amerykanów nigdy nie miało do czynienia z lekarzem. Nigdy. Bo takie są standardy, które próbują zmienić. A my te standardy mamy w pewnym sensie opanowane. Tylko zróbmy wszystko, żeby to wszystko stykało. Żebyśmy byli my szczęśliwi z tego powodu, że możemy sobie pomóc nawzajem. Nie wszystko ma być z podatków. Właśnie taka akcja także pokazuje te emocje i tą siłę nas wszystkich. Chciałbym zaprosić na krótki film o Lęce, jednym z naszych bohaterów. Takich bohaterów będziemy mieli na finale o wielu, wiele więcej. Bohaterów, którzy przeszli pomoc fundacyjną, którzy po latach także pokazują, że żyją, że to życie ich zmieniło się diametralnie, że ta pomoc, można powiedzieć, nie podpisana czyimś nazwiskiem, bo to nie jest Jurek Owsiak, nigdy. To jesteśmy my wszyscy. Ma ogromny sens. Puśćcie ten kawałek filmu, a później pani profesor będę prosił o dwa słowa. To za rolki, to za pływanie, to za bieganie, narty, igrzyska zimowe. To był proces taki z dwumiesięczny tak naprawdę. Najpierw była trochę zabiała, potem zaczęły jej się robić siniaki, zaczęłaś chorować na nawracające zapalenia ucha. Pamiętam, że mnie najpierw bolały nogi i później kość ogonowa. Ja nie miałam już miejsca na rękach na morfologii, więc mi zrobili na kostce. Nazywam się Lena, mam teraz 11 lat, niedługo 12. I gdy miałam 4 lata, to zachorowałam na białaczkę. No i zostałam wyleczona dzięki sprzętowi zafundowanemu przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Proszę Państwa, i taka będzie opowieść na te 25 lat. To już jest pediatria, to już nie jest dziecko, to już jest pani profesor osoba, która mówi o sobie w takich miłych słowach. Króciutki materiał, pokażemy tego dużo, dużo więcej podczas finału. I to jeszcze raz wielkie podziękowanie dla lekarzy, dla personelu medycznego i dla Was Polacy, że wspieracie nas, bo to jest ten przykład, że to ma sens, że te 25 lat, ani jeden dzień nam nie uciekł, ani jedna chwila nie była stracona, a wszystko jest przekute na coś, co jest dotykane. I Lenka jest tego dowodem. I panią profesor, teraz bardzo proszę o dwa słowa, podsumowanie. Przede wszystkim chciałam bardzo podziękować. Trudno po tak wspaniałym wystąpieniu w ogóle zabrać głos. Ja chcę powiedzieć, że orkiestrę znam od bardzo dawna, nie jako nawet lekarz, dlatego że dla dzieci grała wielokrotnie, tylko że dla oddziałów specjalistycznych też jestem onkologiem i raz mogłam jako onkolog wtedy uczestniczyć i znam ten sprzęt, który był kupowany dla oddziałów specjalistycznych, onkologicznych, kardiologicznych i tak dalej, tam gdzie są leczone dzieci. Ale po raz pierwszy orkiestra zagrała dla dzieci, które są hospitalizowane w oddziałach ogólnopediatrycznych, czyli dzieci, które są hospitalizowane w małych miastach, najczęściej z ostrymi infekcjami górnych dróg oddechowych, zakażeń układu moczowego, nieżytów żołądkowo-jelitowych, bo to są trzy najczęstsze infekcje, jakie są hospitalizowane w wielu szpitalach powiatowych. Było to dla mnie, jako dla konsultanta krajowego, ale również dla konsultantów wojewódzkich, ogromne wyzwanie, bo po zadaniu pytania, jaki sprzęt Państwu jest potrzebny, lista była tak ogromna, którą trzeba było podzielić na kilka grup. O czym to świadczy? Świadczy o tym, że oczywiście jest bardzo różnorodność szpitali powiatowych, wojewódzkich, ogólnopediatrycznych, które są wspaniałe, nowoczesne, wspaniale wyposażone, ale większość to są oddziały, które pod względem warunków lokalowych są niedostosowane do leczenia
nikogo, nawet dzieci, ale również i sprzętowych. Ten sprzęt jest, no czasami albo go w ogóle brakuje, albo jest kupowany, tak jak tutaj pan Jurek Owsiak powiedział, z czasami no, zamówień publicznych, tak to wymaga w szpitalu, czyli nie zawsze jest to, może być to sprzęt najnowocześniejszy. Lista była bardzo długa i z wszystkich oddziałów ogólnopediatrycznych w Polsce jest 351. Orkiestra zakupi sprzęt dla 250-218 szpitali, czyli 62%, jak sobie policzyłam i wiem, że będzie grała dalej dla oddziałów ogólnopediatrycznych, a więc chciałam powiedzieć, żeby te oddziały, które nie startowały w tym konkursie albo nie dostały sprzętu, które chciały, żeby się uspokoiły. Na pewno konsultanci wojewódzcy i ja tutaj zadbamy, aby każdy oddział otrzymał jakąś cząsteczkę z tego sprzętu, który orkiestra kupuje. Druga rzecz, która przyznam się, że mnie troszkę zasmuciła, bo z jednej strony była ogromna radość z tego, że nareszcie gra orkiestra dla oddziałów ogólnopediatrycznych, których zwiedziłam naprawdę bardzo dużo w Polsce, że największe zapotrzebowanie, jakie było, to było na łóżeczka. Czyli na sprzęt podstawowy. To jest 65% z tego całego zamówienia. To są łóżeczka. Łóżeczka, które wczoraj mieliśmy przetarg. Wybór jest ogromny od bardzo takich podstawowych do bardzo profesjonalnych, elektrycznymi, różnymi pilotami. Także i cena stąd była bardzo różna. Ale o czym to świadczy? Że ten sprzęt to są łóżeczka. I część oddziałów nawet poprosiła o zmianę wszystkich łóżeczek, bo są tak po prostu stare, z lat dawnych, dawnych przeszłych i znam również takie oddziały, które no, nie spełniają tych wymogów nawet właśnie w postaci łóżeczek. Ten sprzęt specjalistyczny, który, jeżeli tak możemy powiedzieć, który będzie zakupiony w tym rozdaniu, to jest naprawdę nie jest, no nie chcę tutaj umniejszać, to nie jest super specjalistyczny sprzęt, to jest sprzęt podstawowy, który powinien być w każdym oddziale, to co mam na myśli, że to nie kupujemy coś ekstra, tylko po prostu w tym oddziałach tego brakuje, bo jeżeli weźmiemy aparat USG, no jest to w tej chwili sprzęt podstawowy dla każdego oddziału. Tego sprzętu kupiono 31, czyli myślę, albo część oddziałów ma, albo jeszcze nie widzi potrzeby wymiany. Ale w tej chwili badanie ultrasonograficzne jest to badanie podstawowe. W zasadzie większość dzieci, które jest hospitalizowanych, takie badanie wymaga. Czy badanie, sprzęt do badania EKG, do badania ciśnienia, do badania całodobowego EKG. To jest też sprzęt, który jest naprawdę w każdym oddziale bardzo potrzebny, pediatrycznym. To nie jest sprzęt specjalistyczny, tylko kardiologiczny, bo wiele dzieci jest właśnie ze schorzeniami, które wymagają takiej diagnostyki, która często może się skończyć, wszystko jest dobrze, idziesz do domu, ale w części przypadków będzie, no jednak nie jest dobrze, musisz być dalej hospitalizowana czy hospitalizowany w szpitalu specjalistycznym, kardiologicznym. Kardiomonitory. To jest sprzęt, w którym się monitoruje czynności życiowe każdego pacjenta, w tym dziecka, całodobowo. I dzieci tym się różnią, tak statystycznie można powiedzieć i ogólnie od osoby dorosłych, że bardzo szybko wszystkie procesy chorobowe u nich się zmieniają, czyli od stanu dobrego może w ciągu 24 godzin albo nawet krócej dojść do bardzo pogorszenia stanu ogólnego dziecka i odwrotnie. Jeżeli dobrze ocenimy stan dziecka, parametry zagrożenia życia, czyli które tam się mierzy, czynność serca, liczbę oddechów, ciśnienie, temperaturę ciała, bardzo szybko może dojść do również poprawy dziecka. A zawsze mówimy, że u dzieci, bo większość to są choroby infekcyjne, to jest najważniejsza ta pierwsza minuta, pierwsza godzina, no maksymalnie 4 godziny, kiedy podejmiemy działania. Pompy do podawania leków, pompy, które podaje się leki przez strzykawki, czy inaczej monitorowane. To jest też podstawowy sprzęt, bo po co dziecko jest przyjmowane do szpitala? W większości przypadków po to, aby otrzymać leki dożylne. I one muszą być podane nie na zasadzie, jeżeli tak nazwiemy, w dwóch nawiasach okulistycznej, czyli na oko, prawda? Parę kropel tu w ciągu minuty, tyle. Tylko to musi być wszystko przeliczone właśnie
poprzez pielęgniarka podając antybiotyki, podając płyny, nastawia, że taka ilość płynu musi być podana w takiej objętości i w takim czasie i to właśnie do tego służą te sprzęt. Czyli nie umniejszając, że to jest nie żaden sprzęt specjalistyczny, to jest sprzęt, który musi być podstawowy w każdym oddziale pediatrycznym i będziemy monitorowali, patrzyli, jak jest ten wykorzystywany. Ja myślę, że część oddziałów nawet nie złożyła tego zamówienia na niektóre sprzęty, bo nawet nie myślała, że może taki sprzęt otrzymać i myśli, że może jest to sprzęt, który jest bardzo specjalistyczny. Stąd kolejne nasze moje spotkania z konsultantami wojewódzkimi, konsultantów wojewódzkich, z każdymi oddziałami powiatowymi, które są doskonale znane każdemu konsultantowi, z szpitalami wojewódzkimi, klinicznymi, gdzie też leżą dzieci, aby określić potrzeby na następny rok. Także jeszcze raz w imieniu nie tylko dzieci, bo na pewno dla dzieci to jest ten sprzęt, ale w imieniu całego personelu medycznego, w imieniu pielęgniarek, lekarzy, bo dla nich to też jest bezpieczeństwo pracy, które jest tak bardzo ważne. I moim takim hasłem przewodnik tego swojej działalności, którą w tej chwili mam jako konsultanta krajowego, to jest przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci. I na pewno takim kolejnym krokiem to są gabinety zabiegowe, które też dużo zastrzeżeń, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bezpieczeństwo mają do z tego. Także bardzo to jest moja prośba już na koniec, aby i pacjenci, i rodzice, i cały personel szanował sprzęt, który kupiony jest tak profesjonalny. Oczywiście, że szanuję, ale taka ogólna, czyli doceniał i myślę, że to widać w każdym oddziale pediatrycznym w całej Polsce. Dziękuję. Jeżeli my, drodzy, weźmiemy pod uwagę, że na dzisiejsze zakupy przeznaczyliśmy 20 milionów złotych, to nie są to pieniądze, które mogłyby się nie znaleźć, na przykład w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia, czy tych instytucji, które taki sprzęt mogą kupować. Mówię o województwach, o tym, żeby, tak jak pani profesor tu powiedziała, że to powinno być w szpitalu i to powinno być na oddziałach. Jeżeli będziemy to zmieniali regularnie co kilka lat, to wtedy utrzymamy ten poziom, który będzie satysfakcjonował i lekarzy, i personel medyczny, i rodziców. Ale mówimy o pieniądzach typu 20 milionów. No nie mówimy o wielkich, ogromnych wydatkach. Jeżeli pan minister zdrowia znajdzie czas, my zawsze służymy tutaj chęcią i ochotą, aby przedstawić nasze plany, które mogą tutaj się super zazębiać, bo dla nas byłoby fantastycznym to, co do tej pory bardzo często robimy. Czyli kupujemy sprzęt bardzo specjalistyczny, biorąc pod uwagę takie bardzo wąskie działki medyczne. Pediatria, to co też powiedziała pani profesor, mówimy o całej pediatrii, o tej ogólnej, o wszystkich oddziałach, dlatego jeszcze ten finał, który się zbliża, poświęcony pediatrii i seniorom, będzie jeszcze uzupełniał te zakupy, ale też jakby chcę powiedzieć, że nie chcemy tego za często robić, bo to istotnie nie powinno do nas należeć. My powinniśmy się skupiać na tej najwyższym poziomie medycyny, a więc to, co tu mówiła Lena, czyli oddziałom onkologicznym, czyli takie momenty, jak kupujemy rezonans magnetyczny. To jest to coś, co powoduje, że natychmiast wzrasta ten poziom opieki medycznej. Ale postanowiliśmy się zająć pediatrą i to robimy. Danek, jeszcze podsumuj to profesorskim słowem. Naszym, z naszej strony, bo tu już mieliśmy jeden profesorski głos i potem oddamy Państwu mikrofon, jeżeli będą jakieś pytania. To nie będzie profesorski głos, to będzie jedno wielkie dziękuję. Dziękuję dla tych wszystkich, którzy pozwolili nam przez 25 lat doprowadzić do tego, że 5 milionów polskich dzieci miało przebadany słuch. To są, nikt na świecie tego nie zrobił. To są, proszę Państwa, zmiany, które powodują, że kolejne pokolenia Polaków są po prostu zdrowsze. To jest dziennie 1000 dzieci rodzących się ma badany słuch. Stworzyliśmy 13 centrów leczących uszkodzenia wzroku. To się mądrze nazywa retinopatia wcześniacza, ale trzeba pamiętać, że w Polsce się rodzi 30 tysięcy wcześniaków każdego roku i wiele z nich ma zagrożony wzrok. Jeśli byśmy tych badań nie zrobili, to te dzieci po prostu by nie widziały. Skutkiem pracy tych centrów stworzonych przez nas to jest 200 tysięcy przebadanych dzieci. A więc to jest ta wysokospecjalistyczna medycyna. Oczywiście z Piotrem
chętnie przypominamy o tym, że fundacja powstała po to, żeby zakupić 2 aparaty płuco-serce, żeby polskie dzieci, których wtedy rodziło się 6000 z wrodzonymi wadami serca, mogło otrzymać najwyższej jakości pomoc w postaci operacji serca. Myśmy w ciągu tych 25 lat takich aparatów, od których zaczęła się fundacja, kupili 4 razy po 2, bo te aparaty oczywiście też się zużywają. Ale to są, proszę Państwa, dziesiątki tysięcy dzieci, które mają uratowane życie. Więc mogę powiedzieć, że ten finał najbliższy po 25 latach, 15 stycznia, dla nas, dla lekarzy i dla naszych wszystkich kolegów lekarzy, którzy się zajmują dziećmi, zajmują się dzisiaj już nie tylko dziećmi, ale zajmują się ratowaniem życia osób starszych, to jest taki wielki, wielki moment podsumowania, co udało się razem zrobić. To zmiana w zdrowotności, mówiąc tym razem już naukowo, w zdrowotności społeczeństwa. To są pokolenia zdrowszych ludzi. A to wszystko, to tak jak dzisiaj Jurek zaczął swoją wypowiedź, to jest właśnie społeczeństwo obywatelskie. Ale społeczeństwo obywatelskie, które robi to samo, bo chce, bo jest na tyle dojrzałe, że wie, że musimy sami sobie pomagać. I to jest wartość dodana. To jest coś więcej niż tylko urządzenia medyczne. Korzystając z okazji, chciałem podziękować w imieniu Fundacji swoim własnym, tym nielicznym przedstawicielom mediów, którzy znaleźli czas i przyszli na naszą konferencję. Wydaje mi się, że fakt, że właśnie dzisiaj na 47. już przetargu kupujemy konkursie ofert, kupujemy sprzęt o wartości praktycznie ponad 20 milionów złotych, jest to wydarzenie godne uwagi w kraju, w Polsce, a na pewno godne uwagi w polskiej służbie zdrowia. Nie zdarza się to codziennie, abyśmy za taką sumę pieniędzy kupowali sprzęt dla polskich dzieci. Nie zawsze niestety w mediach pokazują się właściwe fakty, które są godne uwagi, a sądzę, że właśnie ten dzisiejszy dzień powinien być bardzo nagłośniony, bo on jest wynikiem bardzo ciężkiej pracy całej naszej fundacji przez wiele miesięcy. Bo to, że gramy 15 stycznia, a potem na przełomie lipca i sierpnia wspólnie się bawimy i wtedy się najczęściej coś mówi na temat naszej fundacji, ale są jeszcze szare miesiące, tak jak polska jesień, gdzie fundacja bardzo ciężko pracuje. I bardzo proszę, abyście Państwo naszemu społeczeństwu, dzięki Waszym mediom, tą wiadomość przekazali. Bardzo dziękuję. I co jest ważne, wszystko, co planujemy kupić, kupujemy. Niczego nie odwołujemy. To jest też fantastyczna rzecz. Przez tyle lat udało nam się wszystko zrealizować, a więc wszyscy są zadowoleni. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania... Super, dziękuję bardzo. Jesteśmy jeszcze do dyspozycji. Gdybyście chcieli jeszcze z nami porozmawiać, to jesteśmy, a my się zabieramy do pracy. I to, co pięknie powiedział Piotr, ogromne podziękowanie dla całej naszej fundacji, która przygotowuje, też biegnie do pracy, bo przy finale mnóstwo tej energii będziemy potrzebowali. Jeszcze raz, Polacy, dziękujemy Wam bardzo za wsparcie. Dzisiaj są tego super efekty. Dziękuję bardzo.